Polacy oszaleli na punkcie śniadań. Lubią je jeść wspólnie z przyjaciółmi, godzinami i najlepiej w modnej knajpie. Dziś pokażę Wam jedną z nich, warszawską kawkę. Czym różni się kawka od innych warszawskich kawiarni? Kawka jest miejscem szczególnym. Jest miejscem, w którym można odpocząć, w którym można zjeść, wypić dobrą kawę. Można też poczytać książkę, można pograć w gry, a latem jesteśmy świetnym miejscem wypoczynkowym. Na zewnątrz mamy największy ogródek letniej stolicy. Mamy leżaki, babingtona, siatkówkę. Dlaczego lepiej przyjść na kawiarnię do takiego miejsca, a nie na przykład do sieciówki? Kawiarnie, które nie są sieciówkami, są bardziej zindywidualizowane. Mają swój charakter, który może nie jest najlepszy, najlepiej opracowanym charakterem komercyjnym, bo zakładamy, że sieciówki są zbudowane w taki sposób, żeby pasowały największej możliwej ilości osób. Wybierając kawiarnię, która nie jest w sieciówce, wybierasz to, co jest bliskie Twojemu własnemu charakterowi. To miejsce wybierasz, które przemawia do Ciebie i takim właśnie miejscem jest kawka. Tutaj znajdziesz na tyle specyficzną atmosferę, że spełni ona po prostu Twoje wymagania. Kawka stara się w ramach tej przestrzeni dość niewielkiej, która tutaj jest, stara się spełnić takie jakieś założenia kulturalne, społeczne, akcje, w których promujemy książki, zwłaszcza dotyczące jak gdyby obszaru historycznego tutaj okolicy. Organizujemy konkursy. Latem mamy pikniki poetyckie, gdzie poezja jest czytana na żywo, na zewnątrz, gdzie nie trzeba sięgać do książek, można się z nią spotkać na żywo. Też naszą tradycją jest udział w akcjach społecznych. Zajmujemy się schroniskami, prowadzimy parę razy do roku akcje, w czasie których zbieramy pieniądze na schroniska. A jak myślisz, skąd wzięła się w Polsce moda na brunche, popularność ich? Brunche wynikają z potrzeby naszej wychodzenia z domu. Chcemy wyjść, chcemy spotkać się ze znajomymi. Nie zawsze jest możliwość przeprowadzenia takiej akcji w domu, bo na przykład nie mamy 10 krzeseł. Przyjście do kawiarni zapewni nam i przestrzeń, zapewni nam pełną obsługę w postaci jedzenia i gier na przykład. Tutaj miejsce żyje, wchodzą nowi ludzie, zmienia się światło, klimat. Zapraszamy w weekendowe poranki, zapraszamy na śniadania, przyjdźcie ze znajomymi, przyjdźcie z rodziną. Jest to fantastyczne miejsce na to, żeby spotkać się tutaj z osobami bliskimi i spędzić te 2 godziny na nieśpiesznym jedzeniu, rozmowach, grach. I wtedy będzie już przejście. Strasznie.